się zwycięstwo trochę na otarcie US i skomplikowaliście sytuację z Nicza też. Nie wiem, jak tam się wyniki poukładały, ale chyba zwycięstwo cały czas daje im utrzymanie. No ja życzę tego temu zespołowi, bo na pewno na to zasługuje. Druga bramka padła po wyśmienitej asyście Gąsiorowskiego. Myślisz, że on w przyszłości może stanowić o sile motoru, jeśli zdecyduje się tutaj zostać? Na pewno jest młodym zawodnikiem, który ma jakieś określone umiejętności, które dają mu taką szansę. Nie wiem, czy to będzie dobre dla niego, żeby tutaj zostać, czy żeby spróbował gdzieś indziej, ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest to materiał na dobrego zawodnika. 22 gole jak dotąd, już praktycznie zostałeś królem strzelców. Czy to trofeum ma dla ciebie jakieś znaczenie? Cieszysz się z tego? Znaczy na pewno jeszcze nie zostałem, bo została jedna kolejka. Są dwa gole raptem, więc poczekajmy do ostatniej kolejki. Skłamałbym, żebym powiedział, że jeśli to uda mi się zdobyć, to nie będę się cieszył, ale jest z czego tu się cieszyć, skoro cała moja drużyna spada o klasę niżej. Gdzie skierujesz swoje kroki w przyszłym sezonie? Już wiadomo coś na ten temat? Nie wiadomo. A kiedy będzie? Można coś powiedzieć po sezonie? No na pewno, no to za wcześnie na jakieś tam zastanawianie się co dalej. Jeszcze został jeden mecz i zobaczymy.